Pan tam był. Czy Ziemia rzeczywiście jest kulą zawieszoną w kosmosie? Jest płaska. Tak jak oczekują. Nie spodziewałem się co prawda tego pytania, ale zapewniam pana, że jest płaska. Generał Mirosław Hermaszewski, jak dotąd pierwszy i ostatni Polak, który odbył lot orbitalny. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki. Dziękuję, kłaniam się. Jest płaska. Tak jak oczekują. Nie spodziewałem się co prawda tego pytania, ale zapewniam pana, że jest płaska.